Druga kwestia, która na pewno Państwa też jakoś dotyczy, interesuje, to i ja też muszę uczciwie o tym powiedzieć, mówiłem już prezydium, że ja i tak, nawet gdybyśmy zostali przy tej tego tygodniowej dacie i niepodzielona byłaby moja argumentacja, apelowałbym o przesunięcie tego rozpoczęcia posiedzenia Sejmu w środę na później, aż będziemy mieli jasną sytuację z orzeczeniem Izby Pracy w sprawie oceny moich postanowień, które wydałem w sprawach Kamińskiego i Wąsika. Chcę, żebyście mieli Państwo jasną świadomość, że po tych wszystkich konsultacjach, które odbyłem wczoraj z ministrem sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, dzisiaj z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, z profesorami Łętowską, Colem, Hermelińskim, Lipowicz, Strzemboszem, ale też i po wielu analizach prawnych, które w tej sprawie zamówiłem, nie mam wątpliwości co do tego, jaki jest status panów Kamińskiego i Wąsika. Ten status nie wynika z żadnego mojego postanowienia. On wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ich sprawie został wydany. Żeby nie mieć w tej sprawie żadnych wątpliwości, wczoraj jeszcze raz zasięgnąłem jako marszałek Sejmu informacji w Krajowym Rejestrze Karnym, który jest źródłem informacji dla organów państwa o statusie prawnym danej osoby, danego obywatela. Dane, które są uwidocznione w Krajowym Rejestrze Karnym, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W przypadku obu tych panów zapadł wyrok skazujący, jest to wyrok pozbawienia wolności i utraty praw publicznych, jak wszyscy dobrze wiemy, i nie ma tam żadnej adnotacji o jakimkolwiek ułaskawieniu. Ja jako urzędnik państwowy podejmuję decyzję na podstawie informacji, które państwo mi dostarcza. Ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika. One zostały wygaszone z mocy prawa w momencie, w którym zapadł wyrok Sądu Okręgowego. Postanowienie moje potwierdzające ten fakt służy w procedurze jednemu celowi. Możliwości obsadzenia miejsc po byłych posłach przez kolejne osoby wskazane przez Państwową Komisję Wyborczą. I to postanowienie dzisiaj jest przedmiotem sporu, który toczy się w Sądzie Najwyższym. Dla obecnego statusu panów Kamińskiego i Wąsika nie ma to żadnego znaczenia. Ten status jest jasny i niewątpliwy. Rozumiem, że są w tej sprawie też różne zdania w czasie posiedzenia Konwentu Seniorów i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i przedstawiciele Konfederacji zgłaszali w tej sprawie zdania odrębne. Toczyliśmy ożywioną dyskusję, no, która przecież też w Polsce się toczy. Ja chcę powiedzieć, że moje zdanie w tej sprawie jest jasne. Decyzje, które będę podejmował i podejmuję, biorę za nie pełną odpowiedzialność. One muszą być klarowne i przecinać ten spór, który niestety mamy zawiniony przez tych, którzy wymiar sprawiedliwości do takiego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy w Polsce, doprowadzili przez ostatnie lata, co jest skandalem samym w sobie. I dzisiaj widzi to chyba każdy, kto tej sytuacji z coraz większym poczuciem zamieszania w głowie się przygląda. Rolą marszałka jest próbować wyprowadzić nas z tego kryzysu poprzez decyzje, które będą podejmowane. I mam nadzieję, że my również w Sejmie, tocząc na ten temat jeszcze pewnie liczne dyskusje, będziemy w stanie sprostać temu społecznemu oczekiwaniu. Potrzebujemy dziś pokoju społecznego, opartego o prawo równe dla wszystkich. Mam nadzieję, że ta idea czy ten cel będzie przyświecał wszystkim, którzy się w tej Izbie spotykają. Szanowni Państwo, mamy czas na pytania. Pan redaktor WP.pl. Dzień dobry, Patryk Michalski. Panie Marszałku, chciałbym zapytać, kiedy formalnie będzie mogła rozpocząć się procedura powoływania kolejnych posłów z kolejnych miejsc, bo tutaj padło takie zdanie z ust posła Tyszki, który powiedział, że marszałek Sejmu nie wie, kiedy będzie to możliwe, więc chciałbym zapytać pana bezpośrednio. Jeśli można, to jeszcze jedna rzecz, bo pan częściowo odniósł się do tych zarzutów, ale członek Państwowej Komisji Wyborczej, profesor Balicki, napisał, że uważa, że to błąd, bo państwo nie może ustępować przed siłami anarchizującymi funkcjonowanie najważniejszych organów. To był komentarz dotyczący tego przesunięcia obrad. Każdy ma prawo do swojego komentarza i tych komentarzy będziemy słyszeli pewnie mnóstwo. Ktoś musi podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Dzisiaj Prezydium Sejmu taką decyzję podjęło jednomyślnie i odpowiedzialność za tą decyzję bierze. Jeżeli ktoś subiektywnie ocenia, że tutaj potrzeba więcej siły, to ja subiektywnie odpowiadam mu i temu daliśmy wyraz w naszej decyzji. Nie, nie siły dzisiaj więcej potrzeba, więcej mądrości. Siły już mamy dość ze wszystkich możliwych stron. A teraz potrzebna jest nam mądrość i pokój społeczny i mam nadzieję, że właśnie tym wartościom też ta decyzja będzie służyć. Państwo przed nikim nie ustępuje. Państwo nie cofa się
w swoich decyzjach. Państwo jasno i wyraźnie pokazuje, że stanowczość nie oznacza od razu zaangażowania się w każdą możliwą konfrontację. Ja wiem, że my jesteśmy teraz w środku procesu i że nas to wszystkich emocjonuje. Drodzy Państwo, za tydzień będziemy myśleli o tym już w inny sposób. Będą już decyzje, będziemy je komentować, będziemy w innym miejscu. My w Sejmie nie jesteśmy studiem publicystycznym, w którym mamy na bieżąco, przecież to nas by w tym tygodniu czekało. Posłowie siedzieliby z nosami w tabletach i w telefonach, na bieżąco patrzyli, co się zmieniło w sprawie Wąsika, Kamińskiego, Sądu Najwyższego, orzeczenia o ważności wyborów w czwartek, czy ta izba jest izbą, czy nie jest izbą, i na bieżąco komentowalibyśmy rzeczywistość, o której donosiłyby nam media. My nie od tego jesteśmy. My jesteśmy od tego, żeby stanowić prawo. I ja szukam, i prezydium tak samo razem ze mną, najlepszych metod, żeby to prawo sensownie i spójnie stanowić i okoliczności tworzyć też właśnie ku temu. My tu nie jesteśmy klubem dyskusyjnym. My mamy uchwalać ustawy. I moim zadaniem jest zadbać o to, i naszym zadaniem jako prezydium, żeby były po temu warunki. W pierwszej części pytania... Termin obsadzenia mandatów. Kwestia, że nie wiem, kiedy obsadzi... Mówiłem to najwyraźniej, jak się da. Czekam w tej sprawie na jutrzejsze rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, Izby Pracy Sądu Najwyższego. Jeżeli Sąd Najwyższy mojego kraju informuje mnie dzisiaj, a informuje, bo przecież patrzyłem na wokandę, że jutro jest sprawa w tej sprawie, to ja muszę dać Sądowi Najwyższemu wypowiedzieć się, zanim podejmę ostateczne decyzje. Powtórzę raz jeszcze, bo prościej się nie da. Panowie Kamiński i Wąsik mają wygaszone mandaty z mocy prawa i to wynika z wyroku Sądu Okręgowego. Natomiast jak, kiedy i czy będę wszczynał, żeby nie było żadnych wątpliwości, procedurę o wstąpieniu na ich miejsce kolejnych osób, zdecyduję, tak jak to zapowiedziałem na początku tej sprawy, po uzyskaniu kompletu informacji z Sądu Najwyższego. Rozumiem, że wypowiedziała się w tej sprawie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ale jest zapowiedziana wokanda w Izbie Pracy. Ja muszę też się do tego, co z Izby Pracy otrzymam, odnieść. Możliwe są oczywiście różne scenariusze. Fakty TVN. Panie Marszałku, dzień dobry. Jak Pan ocenia sytuację, w której obaj politycy są poszukiwani przez policję, a goszczą w Pałacu Prezydenckim? Na uroczystości. Dziękuję. Pan prezydent ma w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika bardzo jasne zdanie. Wczoraj też w czasie rozmowy, którą mieliśmy, kilkakrotnie to podkreślił. Ja powiedziałem panu prezydentowi, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Ono jest jednoznaczne. Nie mam wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją i nikt z tym nie dyskutuje. Nie jest sądzona ich intencja, ich patriotyzm albo to, czy w ogóle udało im się z korupcją walczyć. Pewnie w wielu miejscach się udało. Sądzony jest konkretny czyn, który miał miejsce. Tym czynem było wykreowanie przez urzędników państwowych przestępstwa. Rzecz, która nie mieści się w głowie i której państwo nigdy nie powinno robić. I my o tej jednej rzeczy tutaj rozmawiamy, bo to jest sąd okręgowy, a nie ostateczny. I bardzo często to podkreślam. Natomiast to już jest w kompetencjach ministra spraw wewnętrznych. Marszałek Sejmu nie zajmuje się zatrzymywaniem ludzi ani dowożeniem ich do zakładów penitencjarnych. Rozumiem, że organy państwa w tej sprawie jakoś pracują. To, że pan prezydent jeszcze raz w demonstracyjny sposób chce pokazać swoje wsparcie dla obu panów, to mnie nie dziwi, bo jest konsekwentny. Ja uważam, że dzisiaj dla nas wszystkich powinno być oczywiste, że jeżeli ktoś ma wyrok sądu, bo tak by było z każdym Kowalskim i Nowakiem, i to też wczoraj mówiłem panu prezydentowi, to nikt by nie toczył tysięcznych debat, tylko zostałby doprowadzony przez policję do zakładu penitencjarnego i na tym byłby koniec sprawy. Tyle. Dziękuję serdecznie. Aryta Zalewska, Fakty TVN. Panie marszałku, a czy pytał pan wczoraj prezydenta, jaki będzie jego stosunek do ustaw, które wyjdą z tego Sejmu, bez panów Wąsika i Kamińskiego? Pytam o to w kontekście, że prezydent powtórzył wczoraj, że dla niego to są posłowie. I pytam też w kontekście ustawy budżetowej. Dziękuję. Nie chcę być złym prorokiem, ale mam wrażenie, że to pytanie byłoby zasadne niezależnie od kontekstu panów Kamińskiego i Wąsika. Pan prezydent ma kłopot z tym Sejmem i z tą większością. Bardzo różnie próbuje go rozwiązywać, raz bardziej konfrontacyjnie, raz bardziej koncyliacyjnie. Natomiast rzeczywiście taka sugestia wczoraj z jego strony się pojawiła, że to będzie w jego ocenie organ, co do którego będzie można mieć wątpliwości, czy jest prawidłowo obsadzony. Na co odpowiedziałem panu prezydentowi,
że z takimi wątpliwościami spotka się bez wątpliwości również z drugiej strony. Jeżeli panowie Kamiński i Wąsik zostaliby w Sejmie, to znaczna część społeczeństwa i potężna część tego Sejmu kwestionowałaby decyzję tego Sejmu, ponieważ zasiadają w nim dwie osoby, które nie powinny w nim zasiadać. I powiedziałem panu prezydentowi, to jest dokładnie to, do czego doszliśmy, do czego zostało doprowadzone. Zapytałem jeszcze później dwukrotnie czy trzykrotnie, jakie jest stanowisko pana prezydenta w tej sprawie, bo ono dla mnie jako dla marszałka Sejmu jest krytycznie ważne. Pan prezydent zostawił tu pole do dalszych rozważań i nie był już tak kategoryczny. Spodziewam się więc, że będziemy na ten temat dyskutować, ale że nikt w poczuciu odpowiedzialności za państwo żadnych opcji atomowych uruchamiał nie będzie, bo nie ma powodu. Nawet jeżeli mamy spór, o czym też z panem prezydentem wczoraj rozmawialiśmy, to moim zadaniem i jego zadaniem, jako tych dwóch w kolejności pierwszych osób w państwie, jest doprowadzić do tego, żebyśmy tę sytuację i ten kryzys deeskalowali, a nie dorzucali do pieca. I co do tego mam wrażenie, że też chyba osiągnęliśmy zgodę.